Dobry wieczór. Nieco ponad dwa lata po wydarzeniach z udziałem szeregowego czeczki, który uciekł podobno na Białoruś. Mamy sytuację podobną, ale być może zdecydowanie grubszego kalibru. Polskie media, ale i nie tylko, bo również i za wschodnią granicą, obiegła na swój sposób sensacyjna informacja o ucieczce polskiego sędziego. Które nagle odnalazł się w trakcie swojego urlopu na Białorusi i przy pomocy białoruskiej agencji informacyjnej zorganizował konferencję prasową. Na której to stwierdził, jak to jest w Polsce z jednej strony prześladowane, a z drugiej, jak się mu przeciwstawia no, polskiej polityce zagranicznej i zwłaszcza jej relacjom z Białorusią i z Rosją. Skądś to znamy? No oczywiście nie przez przypadek zacząłem właśnie od Emilaczeczki. Można mocno w pewien sposób zauważyć, że przekaz jest dość zbieżny, by nie powiedzieć, że przygotowany. Zwróćcie też uwagę, że polski sędzia podpisany na konferencji Cyrylicą pod spodem normalnie w języku polskim, a na samym dole oczywiście skrót do serwisu jakiego? Do Telegramu. Znalazłem sędziego w dwóch miejscach, właśnie na Telegramie i na Xie. Oba profile, tak naprawdę, świeże, nowe i widać, że niekoniecznie pisane przez niego samego. No i oczywiście rozpętała się polityczna burza. Czy to sędzia, tak? No niestety, ale te podziały w Polsce są mocno widoczne. No i nie są do końca nieuzasadnione, tak, bo mówi się o udziale sędziego, a również jego małżonki tak zwanej aferze hejterskiej. Abstrahuję całkowicie od tego, bo tak naprawdę nie chciałbym o tym mówić, bardziej bym się chciał skupić na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Pierwsza, nie możemy zapominać, że sędzia brał udział w rozprawach, kiedy nie chciano komuś z jakichś przyczyn wydać poświadczeń bezpieczeństwa, więc były to sprawy także z udziałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Myślę, że możecie się sami domyśleć, nie trzeba być wybitnie inteligentnym Jakie to dzisiaj może nieść ryzyka? No i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła już swoje kontrole i zastanawia się nad tym, w cudzysłowie oczywiście, w jakich sprawach właśnie sędzia orzekał. Pewnie dojdzie do tego jeszcze cała masa innych wokant, nad którymi pracował. Wiedza, niestety, którą sędzia mógł posiąść w sposób legalny, nielegalny bo być może tak naprawdę nie od wczoraj jest najnormalniejszym świecie szpiegiem białoruskim, rosyjskim, a może jeszcze innej strony. Niestety wylądował w miejscu, które może nas zadziwiać, u sprawiedliwień szuka się różnych, począwszy od tych, o być może nie najlepszej kondycji, jeśli chodzi o zdrowie, myślę, że domyślacie się, o jaki typ zdrowia mi chodzi. I takiej opcji oczywiście wykluczyć się nie da, zwłaszcza jeżeli analizujemy, o co w tym wszystkim mogło chodzić. Dwa, oczywiście z jakichś pobudek, dla nas, a przynajmniej dla większości Polaków, nie do końca zrozumiałych, stwierdził, że jednak trzeba z sąsiadami utrzymywać dobre relacje, dobre stosunki, albo po prostu ktoś mu najnormalniej w świecie za to płaci. Oczywiście sposobów przekonywania do współpracy jest zdecydowanie więcej. Myślę, że też. Każdy z nas może się domyślać, że jednym zdaniem jesteśmy w stanie kogoś przekonać i do samobójstwa, więc do innych teoretycznie mniej niebezpiecznych czynów również. Więc tak naprawdę, żadna tutaj ewentualność nie może zostać wykluczona, i myślę, że nasze służby specjalne, i nie tylko one, będą musiały mocno się zastanawiać, co tam wszystko się podziało, zbadać sprawę. Sędzia miał być od około dwóch tygodni na urlopie. No, pytanie znowu, które się pojawia, trochę kontrowersyjne. Czy właśnie ludzie ap ap aparatu państwowego nie są za mało kontrolowani? Z jednej strony można powiedzieć, że dość tego wszystkiego wypisywania ankiet bezpieczeństwa, oświadczeń majątkowych itd., itd. No, ale z drugiej strony jest jakiś problem. I tu chyba też się pojawia pewien wątek, który. Poruszamy często z kapitanem Hermanem w ramach cyklu Smutni Panowie Dwaj i mówimy właśnie o wszelkiej maści akademiach obywatelskich, a nawet pewnego rodzaju obywatelskim kontrwywiadzie. No bo umówmy się, pan sędzia w pewnych środowiskach przecież funkcjonował. Zarówno w pracy, w domu, w rodzinie, może tam, gdzie miał swoje hobby, gdzie chodził, coś robił, czym się interesował. W każdym z tych miejsc mogły być pewne Sygnały, impulsy, które mogły sugerować jego otoczeniu, że coś niedobrego może się dziać. Nie musiały, ale mogły. Warto nad tym się pochylić, aby takie sytuacje więcej nie miały miejsca. No i też się można zastanawiać, czy wspomniani tutaj w cudzysłowie ludzie aparatu państwowego powinni w niektórych kierunkach mieć możliwość wyjazdu. No miejmy tę świadomość, że przecież w niektórych służbach pewne kierunki mówiąc kolokwialnie, są zakazane, a przynajmniej podlegają zgłoszeniom. No i być może gdzie nie powinno się to w pewien sposób bardziej fizycznie uniemożliwiać, chociażby przez jakieś blokowanie paszportów. To jest oczywiście moja taka szybka i gorąca myśl, ale jest to technicznie do zrobienia i, i pewnie bez łamania jakichkolwiek tam praw człowieka czy obywatela. Ewentualnie jeżeli Wyjazd taki jest konieczny ze względów rodzinnych czy innych, przecież można to wszystko naprawdę w sposób kulturalny i cywilizowany załatwić. Cała sytuacja niestety pokazuje pewną dziurę, pokazuje pewien problem, pokazuje to, co niestety niedługo będzie być może się działo, czego nikomu nie życzę, ale to, co cały czas się powtarza: Rosja nie jest militarnie gotowa na konfrontację. Szeroko rozumianym Zachodem, nie tylko z NATO, ale pod kątem tych działań nazwijmy to innych, niekonwencjonalnych, nie lubię do końca tego sformułowania hybrydowych, bo ono bardzo często jest mylone. Niestety posiada chyba zdecydowanie lepsze doświadczenie i lepiej jej to wszystko wychodzi. Zarówno w delegowaniu, że tak rzecznie powiem, zawodowych morderców, którzy hasają tak naprawdę po terenie. Europy, jak i tych, którzy mają przeprowadzać jakieś sabotaże i inne akty. Miejmy świadomość też tego, że jestem właściwie więcej niż przekonany, że to, co być może będzie się wydarzało w Polsce, najróżniejsze akty, do których przecież już nasze służby też nie dopuszczały, no, Rosja myślę, że zorganizuje to w zwany sposób i najpewniej wykorzysta obywateli z ukraińskim paszportem. Celowo nie mówię o Ukraińców, ale z ukraińskim paszportem po to, żeby wskazać jak bardzo ktoś jest niewdzięczny albo coś mu nie pasuje, wskazać nasze stare wieloletnie tak naprawdę animozje i nie ulegajmy właśnie takim szybkim, gorącym emocjom, a mocno analizując sytuację i z chłodną głową patrzmy na to wszystko, co się dzieje. Bez popadania w teorie spiskowe, bez popadania w szpiegowanie, patrzmy, rozglądajmy się, bądź mi, bądźmy wszyscy czujni, bo jak się okazuje, niestety ci będący koło nas i teoretycznie mający szczec naszego państwa, niestety, z względów takich czy innych, mniej lub bardziej przymuszeni, niestety, ale przeciwko nam występują. Historię Emila Czeczki możecie sobie przypomnieć w czternastym odcinku podcastu na celowniku. I jednocześnie też zapraszam oczywiście do odsłuchania odcinków z kapitanem Hermanem, czyli całego bogatego już cyklu Smutni Panowie Dwaj. Tradycyjnie bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.